Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj wracamy na Ukrainę, na fronty ukraińskie i z panem generałem Skrzypczakiem będziemy rozmawiać o tym, co działo się w ostatnich tygodniach. Pozdrawiam wszystkich patronów, pozdrawiam państwa ze Stanów Zjednoczonych, jestem tu na południu, w Alabamie, skąd łączę się z panem generałem, który też nie jest u siebie, więc kłopoty techniczne mogą się pojawić, ale mam nadzieję, że damy radę. Zapraszam państwa na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. OnGeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Przepraszam za problemy natury technicznej, ale to wynika z tego, że nie zawsze wszystkie urządzenia są na tyle sprawne, żeby spełniały nasze oczekiwania. Nie zawsze z tego powodu jesteśmy w tych miejscach, w których chcieliśmy być. Zatem proszę o wybaczenie. Ale jesteśmy wszyscy cali, zdrowi. To najważniejsze. Pan generał rozmawia z telefonu, który trzyma w ręku, więc to tłumaczy, że czasami ten obraz może się ruszać, więc prosimy o pewną tolerancję. Dziękuję, że pan mimo tego, kłopotów zgodził się porozmawiać. Panie generale, co się działo w ostatnim czasie, bo zdaje się na froncie, na frontach, w różnych miejscach, bo zdaje się nie dzieje się najlepiej? Znaczy, wydaje się, że to, co się dzieje na froncie, myśmy się widzieli ponad miesiąc temu, mówiąc o tym, że Rosjanie się przygotowują do tej ofensywy zimowej. Oni ją realizują. Generalnie ich działania są zdeterminowane warunkami pogodowymi i one, to warunki pogodowe, mają wpływ na zdolności armii rosyjskiej. Generalnie armia ukraińska prowadzi obronę na całej linii obrony, całej linii frontu. To jest główny cel w tej chwili Ukraińców, załamać natarcie armii rosyjskiej, która prowadzi to natarcie w tej chwili na 4-5 kierunkach, niestety mając powodzenie, ponieważ ziemia, grunt im na tyle sprzyja, że mogą używać wojsk pancernych do wsparcia piechoty. Okazuje się, że to piechota jest w tej chwili kluczem sukcesów, czy tą siłą uderzeniową armii rosyjskiej, która krok po kroku wypiera z okopów, z pozycji obronnych armii ukraińską na kilku kierunkach jednocześnie. Rosjanie skupili swój główny wysiłek, to też mówiliśmy u pana o tym bardzo dawno, że chcą za wszelką cenę wyrzucić Ukraińców za rzekę Oską. To jest ta rzeka, którą przekroczyli w 2022 roku Ukraińcy w ramach tej wrześniowej kontrofensywy charkowskiej tak zwanej. I teraz krok po kroku Rosjanie odbijają te terytorium utracone wówczas, między innymi odbili już Swatowo. Ukraińcy się wycofali na pobliskie wzgórza, bronią się jeszcze na prawym brzegu rzeki Oską, ale widać wyraźnie, że zamiarem Rosjan jest to, co myśmy mówili, wyrzucić Ukraińców za rzekę Oską, pozwolić sobie warunki do tego, żeby móc mówić o obwód charkowski jest w dużej części opanowany, jak wcześniej Ługański, Doniecki. Tym bardziej sprzyja u Rosjan temu to, że uaktywnili kierunek białgorodzki, czyli od kierunku Białgorod w kierunku na Charków prowadzą aktywne działania, a głównie ostrzał artyleryjski oraz działania dywersyjno-sabotażowe, którymi starają się dokonywać destrukcji w obronie armii ukraińskiej na wschód od rzeki Oską i na tej kolejnej rubieży, bo Ukraińcy mają przygotowaną obronę na rzece Oską, ale Rosjanie próbują tą obronę zrolować od północy. I w tej chwili moim zdaniem to jest kierunek najbardziej zagrożony, jeżeli chodzi o ofensywę rosyjską, bo na tym kierunku Rosjanie mają znaczące postępy. Oczywiście wraca temat Awdijiwki, wraca temat Bachmutu, tam Rosjanie mają przewagę, którą chcą wykorzystać do tego, żeby wyrzucić ostatecznie wojska ukraińskie z rejonu Awdijiwki i z Bachmutu. Jednocześnie prowadzą moim zdaniem działania, które mają osłabić obronę ukraińską na kierunku Kramatorsk-Słowiańsk, gdzie
jest to kierunek zamykający Donbas, żeby się udało Rosjanom, pokonując obronę w Bachmucie od południa w Dijewkę, wyjść na rubież słowiański Kramatorsk, to Rosjanie będą mogli powiedzieć, że Donbas mają w swoim ręku. Ufam, że pozycje obronne, które mają Ukraińcy, są na tyle głęboko rozbudowane, że nie pozwolą opanować tego kierunku, opanować Donbasu armii rosyjskiej. Na kierunku Dniepr próbują Rosjanie za wszelką cenę wyrzucić wojska ukraińskie za Dniepr, z tego wschodniego przyczółka. W części już się udało. Ukraińcy się wycofali na wyspy, które są na Dnieprze i na zachodni brzeg. Niemniej jednak wyraźnie widać, że Rosjanie mają poważne problemy z pokonaniem czy likwidacją tych przyczółków na wschodnim brzegu rzeki Dniepr. Ofensywę prowadzą Rosjanie bardzo intensywnie, ofensywę powietrzną. I to jest to, na co najbardziej jest bolesne dla Ukrainy, że Ukraina przez to, że Rosjanie wcześniej w ramach przygotowania operacji powietrznej wykonywali uderzenia na wykryte systemy obrony powietrznej, udało się Rosjanom gdzieś na poziomie 15-20% zniszczyć obronę powietrzną armii ukraińskiej. Zatem ta obrona już nie jest tak skuteczna, jak skuteczna była w pierwszej połowie tego ubiegłego roku. Spada ta efektywność na poziom gdzieś tak 70-80%. Stąd udaje się Rosjanom uderzeniami i dronów, i rakietowymi uderzać o obiekty infrastruktury krytycznej armii ukraińskiej i dążą nadal do sparaliżowania funkcjonowania Ukrainy, pozbawiając Ukraińców ciepłej wody, prądu, wszystkiego to, co może, to, co zapewnia normalne funkcjonowanie obywatelom i armii oczywiście. I to tak wygląda sytuacja, przy czym widać wyraźnie, że zdolności Ukraińców do odwetu rakietowego i dronowego rosną, bo Ukraińcy uderzają na infrastrukturę krytyczną Rosji, uderzają bardzo skutecznie. Rosjanie są tymi uderzeniami zaskoczeni całkowicie, nie są w stanie się przed nimi bronić. I to świadczy o tym, że Ukraińcy posiedli zdolności takie, które pozwalają im omijać obronę przeciwlotniczą czy obronę powietrzną Rosji i uderzyć na obiekty, które są ważnymi z punktu widzenia funkcjonowania tego państwa, jak i funkcjonowania armii, bo niszczą centra logistyczne, ośrodki produkcji ropy naftowej i tak dalej. A zatem Ukraińcy prowadzą operacje odwrotowe skuteczne. A proszę powiedzieć, na ile w tych działaniach ofensywnych, jak duże są zdobycze Rosjan? Na ile oni się posuwają? Znaczy, to jest, tempo zależy, bo na północy to tempo jest dość, znaczące w porównaniu do tego, kiedy bili się o Bachmut, czy Awdijewkę, czy Siewierodonieck, gdzie postępy za dobę były rzędu 100-200 metrów. W tej chwili na kierunku Kupiańska, na kierunku Swatowe, to jest postęp rzędu kilku kilometrów. Z tym, że Rosjanie, moim zdaniem, główne osiągnięcia mają na kierunku Swatowe, gdzie Ukraińcy musieli tą miejscowość opuścić w wyniku przewagi na tym kierunku, jaką mieli Rosjanie. To jest rząd wielkości 2-3 kilometrów, przy czym to jest, można powiedzieć, że nie na dobę, ale to jest na kilka dób. Czyli wynika z tego, że Ukraińcy skutecznie się bronią, że również wykorzystują do obrony pola minowe, bo mieli czas na to, żeby się przygotować. Rosjanie mają ten sam problem, który mieli Ukraińcy w czasie ofensywy w Zaporożu. Muszą pokonywać liczne, głębokie, różne pola minowe. A na ile ukraińska strona ma teraz problem ze sprzętem? Bo mówi pan, że mają, jakby rozumiem, posiedli rakiety dalekiego zasięgu, którymi są w stanie precyzyjnie strzelać i atakować różne cele w głąb Rosji, no ale też dochodzą takie wieści, że mają takie codzienne problemy z podstawowym sprzętem. Na ile pan może potwierdzić te informacje? Jest to poważny problem Ukraińców. Mają problem z sprzętem pancernym, który jest i zniszczony, i w wyniku eksploatacji jest niesprawny. I na przykład, jeżeli chodzi o na przykład czołgi Leopard, jest to na poziomie prawie 60%. To dużo. Zatem Ukraińcy oczekują, że dostaną z zachodu. 60% Leopardów nie działa w tej chwili? Leopard. Tak, bo to są straty
bezpowrotne, czyli zniszczony czołg, jak również uszkodzony czołg, który wymaga naprawy, remontu. Te remonty są prowadzone, natomiast trzeba czasu, żeby ten czołg na front wrócił. Dlatego też Ukraińcy bardzo nalegają na to, żeby im dawać sprzęt pancerny i ta pomoc, wierzę w to, którą deklaruje Unia Europejska, którą do tej pory Orban blokował, ona jednak ruszy i to nie będą pieniądze dla Ukrainy, bo już w tej chwili nikt nie ma do Ukraińców zaufania, niestety. Będzie to materiały, będą to materiały, czyli amunicja, będzie to sprzęt wojskowy, który jeszcze jest dostępny w państwach Europy Zachodniej, jak i również w Polsce, bo mamy jeszcze trochę czołgów, zarówno PT, jak i T-72 czy BWP, moglibyśmy Ukraińcom je w ramach pomocy przekazać. Natomiast Ukraińcy mają problem zasadniczy z amunicją. Amunicji nie ma. Amunicja dociera w bardzo ograniczonym zakresie na front i Ukraińcy stosują reżim oszczędnościowy, jeżeli chodzi o użycie amunicji. I to jest główny problem, główne wyzwanie dla nas, żeby Ukraińcom dać amunicję, żeby mogli efektywnie prowadzić działania bojowe. Jednym z powodów wycofywania się Ukraińców w głąb terytorium czy na kolejne pozycje obronne to jest to, że nie mają czym odpierać ataków armii rosyjskiej, czyli nie mają wystarczającej ilości amunicji. Jeżeli my w tej chwili się nie sprężymy, nie zwiększymy dostaw amunicji, to Ukraińcy nie będą mieli się czym bronić, a kamieniami do Rosjan się rzucać nie da. Stąd te problemy, które ma armia ukraińska. No i oczywiście te problemy pogłębia fakt, że ujawnianych tych ciągle jakichś afer korupcyjnych, które mają miejsce w Ukrainie, i uważam, że prezydent Zełenski, który deklarował to półtora roku temu, że zrobi z tym porządek, no niestety porządku zrobić nie mógł, nie zrobił. I przyczyny on pewnie zna, ale jeżeli w łonie rządzących i w łonie wojska są ci, którzy okradają wojsko i z amunicji też, bo ta amunicja trafia w różne obszary. To ciekawe, informacje są takie, że również i pojawiła się ta amunicja, która była rzekomo sprzedana Ukrainie, trafiła do Afryki Czarnej. I są na to dokumenty, są na to dowody, mają je Amerykanie nie tylko. A zatem to bardzo niepokoi, kto tą armię rozkrada. No, na pewno nie my, więc niech tych, którzy to kradną, Ukraińcy szukają wśród siebie. Bo moim zdaniem wiarygodność Zełenskiego i jego ekipy mocno jest podważona, stąd być może te spory, które mają miejsce między Załużnym i dowództwem wojskowym, a Zełenskim. To do tych sporów jeszcze zaraz wrócę, tylko chciałem powiedzieć, że tu w Stanach rozmawiałem właśnie o pomocy, tak, czy jest możliwe. I tu słyszę różne głosy, tak. Jedni są pesymistami, nie uważają, że to odblokowanie, że dojdzie do odblokowania tej pomocy, ale też słyszałem takie głosy właśnie a propos tej korupcji, rozkradania sprzętu, że mówią, że ten amerykański sprzęt jest cały czas sprawdzany i on dociera, przepraszam bardzo, tam, gdzie dotrzeć powinien. Pytanie o amunicję. Czy ta amunicja, jeśli będą pieniądze, czy ona jest dostępna gdziekolwiek? Znaczy jest dostępna, z tym, że z mojej informacji od 3 miesięcy Ukraińcy amunicję kupują. Amunicja jest, są dostawcy, amunicja może być dostarczana. Ukraińcy mają propozycje, natomiast Ukraińcy sami tej amunicji kupują. Ukraińcy ograniczają się do oczekiwania, że my im ją damy, amunicję. No, skoro mają środki, powinni też tę amunicję kupować, ale od 3 miesięcy żadnych zamówień w żadnym państwie na rubieży wschodniej Europy, czyli myślę tu o Polsce, o Niemczech, nie składali zamówień na amunicję, choć powtarzam, są magazyny, gdzie jest amunicja, którą mogą kupić. Mm-hmm. No, pewnie czekają też na te pieniądze, które mają zostać uwolnione w Unii. W Unii czy w Stanach. To też ważne, żeby podkreślić, że te pieniądze, tu też w Stanach się mówi o tym, że Amerykanie często, ci, którzy protestują, tak, którzy chcieliby już przestać wydawać pieniądze na Ukrainę, nie zdają sobie sprawy z tego, że duża część tych pieniędzy, właściwie prawie wszystkie, zostają w Stanach Zjednoczonych, bo te pieniądze są wydawane na zakup sprzętu w amerykańskich, tutaj w amerykańskich firmach. Także to tak naprawdę napędza amerykańską gospodarkę, tylko to jest wynik tych walk. Oczywiście, że tak. Między dwoma stronami podobnych do tego, co się dzieje u nas. Ale czy z tego, co pan mówi, wynika, że ta sytuacja nie wygląda aż, znaczy nie wygląda dobrze, ale nie wygląda aż tak dramatycznie?
Znaczy, moim zdaniem Ukraińcy mają dobrą obronę, skuteczną. Oni mają głęboko ją rozbudowaną, kilka pozycji obronnych, mają wojska na tych pozycjach obronnych, mają amunicję tyle, ile mają, ale moim zdaniem istotą tego, co oni w tej chwili robią, to jest maksymalne wyczerpanie potencjału armii rosyjskiej. I uważam, że celem tej operacji obronnej, którą prowadzą Ukraińcy, powinno być maksymalne opóźnienie działania armii rosyjskiej, zadanie jej maksymalnych strat w walce, bez angażowania się aktywnego, bez kontrataków, bez działań ofensywnych, ale tak wyczerpywać wojska rosyjskie, żeby ich pozbawić zdolności bojowej, żeby te ofensywy, które Rosjanie zapowiadają wiosną, nie były dużymi ofensywami, bo moim zdaniem, jeżeli będzie dobra obrona prowadzona przez Ukraińców, będą twardo stali w obronie, będą mieli przygotowane pozycje obronne, ominowane, ufortyfikowane, to Ukraińcy są w stanie tą ofensywę, zresztą każdą ofensywę Rosjan załamać, wyczerpując ich potencjał ludzki przede wszystkim. No ale z drugiej strony Rosjanie ciągle ogłaszają nowe mobilizacje, dostarczają nowych ludzi, czy nowe, raczej mięso armatnie na front. Putin przestawia gospodarkę na tryby wojenne, czyli ich zasoby są, no nie są nieograniczone, no bo gdzieś ta granica jest, ale jednak ale ona jest jeszcze ciągle bardzo, bardzo daleko i tam ciągle są zasoby do odnawiania zarówno sił ludzkich, jak i sprzętowych. To, że Rosjanie mają potencjał do tego, żeby wykonać uderzenia rakietowe, że mają czołgi BWP na polu walki, wynika z tego, że Putin dekretem swoim w 2022 roku przestawił gospodarkę czasu pokoju na wojenną. I przypominam wszystkim, że myśmy się łudzili, że sankcje będą skuteczne, że sankcje nie pozwolą odbudować potencjału militarnego przemysłowi zbrojeniowemu Rosji, a jednak Rosjanom się udało. Po pierwsze, że sankcje są nieskuteczne, te sankcje są obchodzone przez tych, którzy handlują bronią, a broń jest najlepszym towarem w tej chwili, jeżeli chodzi o ten rejon świata, to po pierwsze. A po drugie, Rosjanie sprzedają swoje zasoby naturalne, gaz i ropę i mają za to ogromne pieniądze, kupują Indie, kupują inni. My dokładnie nie wiemy, kto kupuje, ale świadczy to o tym, że sankcje okazały się skuteczne, Rosjanie skutecznie omijają i to pozwala Rosjanom skutecznie odbudowywać potencjał, produkować broń, rakiety, czołgi, co tylko potrzebują na tą wojnę. Przy czym oni wszystko to, co wyprodukują, natychmiast wysyłają na front. Oni nie odtwarzają wielkich odwodów, nie odbudowują armii w głębi Rosji. Oni wszystko to, co, jeżeli chodzi o żołnierzy, wyszkolą, natychmiast wysyłają na front, bo im cały czas brakuje żołnierzy i sprzęt, który produkują, natychmiast trafia na front i się zużywa w toku walki, ale moce produkcyjne mają i moim zdaniem, omijając sankcje, mając pieniądze z eksportu ropy i gazu, będą mogli tą wojnę cały czas zasilać. A jak wygląda sytuacja po drugiej stronie, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, bo o sprzęcie rozmawialiśmy. Ja słyszałem takie informacje, ale one są wyrywkowe i to od pojedynczych osób, z którymi się kontaktowałem, więc nie wiem, na ile to jest pełen obraz, czy to jest obraz z jednego wycinka, ale opowiadał mi jeden Ukrainiec tam, który ma kontakty nieustanne z ludźmi na froncie, bo ich wspomaga, mówił, że jest coraz mniej rotacji, że żołnierze są coraz bardziej wykończeni, że nie ma dodatkowych zasobów. Czy to jest problem całej armii, czy to być może jest problem jakiegoś jednego odcinka, czy jakiejś jednej brygady? Nie, to jest problem całej armii. To też mówimy u pana od pół roku, od maja ubiegłego roku mówiliśmy o tym, że potrzebna jest w Ukrainie mobilizacja. Mówiliśmy o tym, że warto by sięgnąć po tych obywateli Ukrainy, którzy są na emigracji, poprzez ich rekrutację w krajach Europy Zachodniej do armii. Na zasadzie porozumienia między rządami to nie nastąpiło. Załóżny interweniował Żeleńskiego w sprawie mobilizacji potrzebuje około 500 tysięcy żołnierzy, których by zmobilizował, by szkolił, nie miał rezerwy i wykorzystywał część do uzupełnienia strat w jednostkach wojskowych. W tej chwili parlament ukraiński blokuje jakiekolwiek decyzje o mobilizacji. Generalnie żołnierzy brakuje, kryzys się pogłębia i mają świadomość tego Ukraińcy, ma świadomość tego głównodowodzący generał Załóżny, ale nie ma woli politycznej, żeby przeprowadzić jakąkolwiek mobilizację. I to jest niepokojące, bo może ten brak woli politycznej przełożyć na to, że jest wola polityczna, żeby wojnę przegrać.
No bo jeżeli nie będzie żołnierzy, to kto na froncie będzie trzymał pozycje obronne? Ale skoro nie ma mobilizacji, zarówno wśród emigracji, jak i wśród Ukraińców na terenie Ukrainy, no to niebawem przyjdzie tylko niektórym żołnierzom walczyć, ale moim zdaniem to jest droga donikąd, ponieważ to doprowadzi do katastrofy. To porozmawiajmy chwilę o tym konflikcie, czy nie wiadomo, czy to jest konflikt, czy to jest medialny konflikt, ale pojawiły się informacje w ostatnich dniach o tym, że prezydent Zełenski chciał zdymisjonować szefa armii Załużnego. Czy pańskim zdaniem to rzeczywiście ten konflikt zaszedł tak daleko i co jest jego istotą? Na czym polega różnica między tymi dwoma postaciami? Znaczy generalnie wydaje się, że Zełenski czuje się zagrożony przez Załużnego. Wybory miały być na Ukrainie, pewnie nie będzie, natomiast na pewno jakie zagrożenie dla Zełenskiego stanowi Załużny, ponieważ Załużny jest jednoznaczny. On chce wygrać tą wojnę, chce tą wojnę prowadzić do zwycięstwa. Jakiego my nie wiemy, ale na pewno nie chce się poddać i chce dalej walczyć. Natomiast postawa Zełenskiego jest moim zdaniem niejednoznaczna. Bardziej może nawet jego otoczenia, tego słynnego Jermaka, który jest doradcą jego, który jest osobistym wrogiem Załużnego. Wręcz on pasjami nienawidzi Załużnego, bo Załużny jest bardzo jednoznaczny i określa wyraźnie swoje wymagania. Tym bardziej, że on bardzo mocno podkreśla to, że to wśród polityków, oligarchów są ci, którzy armię okradają, a on jest tym, który tę armię broni. Więc wojsko jest za Załużnym, obywatele widzą, że Załużny jest wiarygodny, ale wojsko przestaje wierzyć prezydentowi, który jest niejednoznaczny, który nie wywiązuje się z deklaracji chociażby tych, które zapowiadał likwidację korupcji, a zatem moim zdaniem w tym konfliktu jest budowanie wizerunku przez Jermaka, że Załużny jest tym, który wywołuje ferment, jest niewiarygodny i nie chce walczyć i zagraża władzy w Kijowie. To jest takie deprecjonowanie jego, ale moim zdaniem Amerykanie na to nie pozwolą. Wierzę w to, że Amerykanie nie pozwolą Zełenskiemu na dymisję Załużnego, bo jeżeli by doszło do tej dymisji, to stracą żołnierze wiarę w głównodowodzącego i w głównodowodzących. A to, że ktoś pokazuje Budanowa jako potencjalnego kandydata na miejsce Załużnego, to dla mnie jest to nieporozumienie, bo Budanow tak na dobrą sprawę, jak go obserwuję, to on jeszcze nic wiarygodnego, co by miało nosiło znamiona prawdy, nie powiedział, a te jego różne deklaracje, czy nawet mówienie o tym, jaki będzie to, co się dzieje w Rosji, jaki będzie przebieg wydarzeń w Rosji, to jest tylko i wyłącznie propaganda na niczym nieoparta i warto by oczekiwać od szefa wywiadu wiarygodności, a on wiarygodny nie jest. Rozumiem, że to on miałby być ewentualnym następcą Załużnego, o tym miał myśleć według tych pogłosek medialnych Wołodymyr Zełenski, ale do tego nie doszło. Tak, ciekawe, kto to o tym, że zablokował. Znaczy, wydaje mi się, panie redaktorze, że tutaj duży wpływ na to, co zrobi Zełenski, mają tylko Amerykanie, oni ufają Załużnemu. Że Załużny trzyma twardą ręką dowódców swoich polowych i że skutecznie dowodzi, bo moim zdaniem skutecznie dowodzi na te warunki, na te możliwości, którymi dysponuje armia ukraińska. Co się może dziać w najbliższym czasie? Jaki bieg wypadków na najbliższe dni, tygodnie pan przewiduje? Na froncie sytuacja będzie polegała na tym, że Rosjanie będą prowadzili tą ofensywę zimową, będą chcieli dalej Ukraińców wypierać. Ufam, że Ukraińcy będą się potrafili skutecznie bronić, a zatem będzie to taki, powiedzmy, impas strategiczny. Nie będzie przełomu w tej wojnie. Wierzę w to, że Rosjanie nie przełamią obrony, ale to też zależy od nas, czy damy broń i amunicję Ukraińcom, żeby mogli walczyć. Jeżeli chodzi o uderzenia powietrzne, będą dalej Rosjanie uderzali w Ukrainę. Ufam, że Ukraińcy w ramach odwetu będą uderzali w Rosję. Kwestią jest to, co się wydarzy, jeśli chodzi o politykę, bo moim zdaniem najwięcej wydarzeń będzie miało miejsce w sferze politycznych wydarzeń, które będą miały miejsce w Kijowie. Czy uda się Zełenskiemu, a może Załużnemu,
przekonać parlament ukraiński do mobilizacji. Jeżeli nie będzie mobilizacji, to wiosną nie będzie żołnierzy na froncie, bo nie ma w tej chwili ani rekrutów, które trzeba może szkolić, ani tych, którzy są wyszkoleni, że zupełnie straty bojowe. Zatem wielkim wyzwaniem teraz dla Kijowa, dla Zełenskiego, dla Załużnego, to jest nawet częściowa mobilizacja, żeby można było uzupełnić wojska. Jeżeli jej nie będzie, to ja nie widzę szans na to, żeby ukraińska obrona wytrzymała. A jak szybko można taką mobilizację przeprowadzić i jak długo musi trwać szkolenie, żeby ci rekruci mogli pójść na front? No bo jeśli pan mówi o wiośnie, a mamy 1 lutego, tak? Jeszcze nie ma decyzji, więc gdyby ta decyzja zapadła, no nie wiem, w lutym powiedzmy, tak? To kiedy, pod koniec lutego, bo to pewnie najszybciej, kiedy ci żołnierze, znaczy po pierwsze, jak szybko można taką mobilizację zorganizować i potem jak długo musi trwać przeszkolenie? Zakładam, że wśród żołnierzy, którzy są do mobilizacji w Ukrainie, jest kilkanaście tysięcy takich, którzy pełnili służbę wojskową, i oni są już wyszkoleni. Potrzebują kilkadniowego podszkolenia po to, żeby uzupełnić straty w jednostkach bojowych i może mieć udział w jednostkach nowo formowanych na sprzęcie, które zostaną z zachodu. Natomiast jeżeli są, a będą tacy, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z wojskiem, nie byli wyszkoleni, to trzeba poświęcić im więcej czasu, 4-5 miesięcy, czyli oni mogliby trafić na front nie wcześniej jak w maju, w czerwcu, ale to decyzje muszą zapaść natychmiast. Zakładam, że nie ma woli poddania się, nie ma kapitulanstwa w Kijowie, bo jeżeli ono jest, to mobilizacji nie będzie. A czy jeszcze są pańskim zdaniem jakieś wojska, które nie brały udziału w walce, którzy jeszcze czekają w gotowości? Czy jeszcze Ukraina ma jakieś świeże odwody? Nie, Ukraińcy już w tej chwili odwodów nie mają operacyjnych, mają tylko odwody taktyczne, a są to kompanie, pojedyncze bataliony. Ukraińcy nawet już w tej chwili, ja to Załużny powiedział mocno, że on zrezygnował z wojsk specjalnych, bo nie stać go na wojska, które czekają na operacje, które czekają na swoje miejsce, na swoją chwilę do działania. On zrezygnował z tych wojsk. Zresztą no, to jest uzasadnione w warunkach takich, jaka wojna, jaka ma miejsce w Ukrainie, więc w zasadzie cały potencjał, który miał, jest w tej chwili w walce. Bardzo dziękuję, panie generale, że pomimo trudnych technicznych warunków udało nam się porozmawiać. Dzięki serdeczne, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do dobrego. Ja również państwu bardzo dziękuję. Śledźcie nasze rozmowy, subskrybujcie i wspierajcie na patronite.pl, bo dzięki temu ten program może istnieć. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.